Szalom. Ja jestem za wysoki, czy to jest za niski? Już pytał arcybiskup, kim jest Jezus? Ja pytam, kim my jesteśmy? A co jest ważniejsze dla Państwa? Nostalgia czy nadzieje? Myślicie o tym? Nostalgia czy nadzieje? Nostalgia, to co było, jest bardzo ważne, to jesteśmy my. A nadzieje, nasze plany, jest może najważniejszy, bo to jest nasze życie. Dlatego żyjemy. Możemy wyobrażać sobie w ogóle życie bez nostalgii? Nie, nie możemy. Tak jest? Proszę zgodzić, mimo to, że nie zgodzicie. A możemy w ogóle myśleć o życiu bez nadziei? Nie, nie możemy. A co jest ważniejsze? Bo kim my jesteśmy? Może być, że my jesteśmy taka maszyna czasowa. Bo cały czas obwrócimy nadzieję do nostalgii. Czasami udana, czasami nieudana. Czasami dobre rzeczy, czasami niedobre, na większość banalne, które w ogóle nie mają znaczenia. Ale to, co robimy cały czas, całe życie. Teraz, co robimy teraz? Była msza i już jest nostalgia. Będziemy to pamiętać do końca życia. Tradycja żydowska opowiada o tym, że Maszijach, Mesjasz, nie będę mówił Chrystus, bo to jest już inna rzecz, ale Mesjasz, Maszijach, urodził się kiedy? 972 pokolenie przed stworzeniem świata. Tak mówi nasza tradycja. Przed tworzeniem świata. Jeszcze nie było świat. Nawet może być, że Bóg o tym w ogóle nie wymyślił. Ale już było Maszijach, Mesjasz. Już było. I to znaczy dla mnie jedna rzecz, że nie może być w ogóle świat bez Mesjasza. To nie jest taki człowiek, który urodzi się później. To nie jest jakieś... Oczywiście, że przed stworzeniem świata to nie było człowiek, oczywiście fizyczny. To był jakiś koncept. I koncept Mesjasza. Zbawienie. Geula. Chija. Zmartwychwstał. To wszystko jest zrobione od przed wszystko. Bo inaczej świat w ogóle nie mógłby być stworzony. A to jest taka istota, które każdy jeden z nas może to czuć. Kim jest Jezus? Zapytałem. Dlaczego my,
który jesteśmy tak ograniczony w czasie. Ile lat mamy? Kto tutaj ma wolny czas, żeby odwiedzić mama czy babcię? Nikt nie ma, zawsze jesteśmy zajęci. I w końcu to skończy po 70, 80, 90 lat. I szukamy cały czas, co szukamy? Wieczność. Żeby zrobić coś, które zostaje na zawsze. Niech będzie dzieci, niech będzie wnuki, niech będzie książka, coś. Chcemy kontrolować czas. Bo czas to jest najstraszniejsze zwierzęta, które cały czas nas atakuje. A myślimy chwilę o Boga. U Niego jest czas. On jest kontrolowany przez czas? Jest? Oczywiście, że nie. On jest wieczny. Od początku do końca. On w ogóle nie ma czas. Nie ma u Niego było, będzie, jest. Spróbujmy żyć w ten sposób, jak On żyje. Możemy? Spróbujmy na godzinę przynajmniej. Żyć, jak Bóg żyje. Nie ma wczoraj, nie ma jutro, nie ma dzisiaj oczywiście, bo jeżeli nie ma wczoraj, to nie ma jutro. A to byłoby tak dobrze, jeżeli Bóg w ogóle nie stworzył ta grożenia dla nas. Czas. Czas leci. Mam 15 minut. O, 15 minut to za dużo. Nie mam tyle rzeczy mówić. To jest za krótko. Nie mogę nawet zacząć, proszę Pana. A 70 lat, 80 lat? Co to daje w ogóle? W tym jest różnica. Jak to wygląda w judaizmu, a jak w chrześcijaństwie. Że wy, proszę Państwo, szukajcie życia wieczna. Teraz tu chcemy wieczność. Chcemy zmartwychwstał od razu. Teraz istnieje. Jest. A w judaizmu? Nie. Życie ma początek, życie ma koniec. Był sobie jeden, który jechał i w drodze decydował robić jakiś skrót przez las. I oczywiście, że zgubił się i nie znalazł swojej drogi z powrotem. I tak chodził tam przez godziny, dni, tygodnie, miesiące, krzyczy, może ktoś go słyszy. I w końcu słyszy z daleko, ktoś tam odpowiada do niego, krzyczali, spotykali się. A ten pyta drugi, a może zna pan drogę, jak wychodzić stąd z tym lasem? Z powrotem do cywilizacji? A ten drugi mówi mu, nie, droga, jak wychodzić stąd, nie znam. Ale tą drogą, której ja chodziłem, to nie jest dobra droga. Nie idziemy tam z powrotem. W końcu, my jesteśmy w tym samym rynku. Proszę Pana. Sprzedamy ten tam samym towar. Nazywamy ten towar religię. Reprezentujemy Boga niby. Ja mam mój
Kram, malutki. Arcybiskup ma swój supermarket. Tak. Ogromny. Ale towar jest tym samym towar, co ludzie szukają najbardziej w życiu. Znaczenie. To zszamość. Wieczność. Duchowność. Coś prawdziwego. A my idziemy razem do nowego rynku. Nowy sposób sprzedaży. Dzisiaj zakupy robimy w internecie. A kto decyduje dla nas, co jest lepiej? Algorytm to nazywa. Oni wiedzą lepiej, co jest dobrze dla ludzi. Roboty, które pracują dla nas. Ale więcej niż tego. Tak my zaczynamy też myśleć. I mówią wszyscy naukowcy, aby przeżyć w tym świat, my musimy razem, nieważne która religia, sprzedać nasz towar przez internet, tłumaczyć ten duchowności, dobrowola na algorytmy. I to znaczy jedna rzecz. Algorytm, jeżeli ktoś tutaj zajmuje computer language, wie, że musi mieć w końcu taki przycinek, kropka, który mówi do niego, tutaj tu skończy ten algorytm. Bo jeżeli nie skończy tego, wiemy jak to jest, to powtarza na loop do końca życia. I to, co judaizm uczy, on uczy zmartwychwstania, będzie. Ale nie teraz. Teraz mam skończyć. I dlatego będę tutaj skończyć. Dziękuję za uwagę. Mnie zawsze wszystkie mikrofony pasują. Nigdy nie były za niskie. Ja bym chciał zacząć od złożenia życzeń, w których jest zawarta pewnie taka najbardziej zasadnicza różnica w spojrzeniu na czas. No bo rabin właśnie zaczął nowy rok 5579. Szalom, dobrego nowego roku w imieniu wszystkich nas tutaj. My poczekamy na nowy rok jeszcze 3 miesiące, ale dla nas to będzie rok 2019. Jak mówimy, Anno Domini, rok Pański, rok ery chrześcijańskiej, a wszystko, co jest wcześniej, mówimy, żeby nie było, że tylko my mówimy, no to wszystkie ludy anglojęzyczne mówią BC. Before Christ, przed Chrystusem. Mniej więcej 15 wieków w ten sposób mierzymy czas od VI wieku. Zaczęliśmy mierzyć czas dzieląc historię ludzką na te dwa okresy, przed Mesjaszem i po Mesjaszu. To znaczy, mamy przekonanie, my chrześcijanie, że narodziny Jezusa stanowią zasadniczy przełom czasu. Kiedy bierzemy Nowy Testament, to ten przełom, ta nowa jakość czasu jest opisana słowem pełnia. U Galatów 4:4, gdy nadeszła pełnia czasu. Bóg zesłał Syna swego. Jezus, kiedy zaczyna swoją działalność i w zapisie Marka 1:16 mówi, czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To pierwsze określenie z listu do Galatów, pleromatu chronu. Mówię o tym, żeby podkreślić dwa pojęcia czasu ważne. Tam jest słowo chronos.
Natomiast kiedy Jezus mówi, czas się wypełnił, to mówi peplerotai ho kairos, drugie określenie czasu. Kairos znaczy tyle, co moment, chwila. Ale na moment zatrzymajmy się przy tym, że jest nowa jakość czasu opisana słowem pełnia. Pełnia. Czas jest wypełniony. Ja nie jestem biblistą, więc się nie znam, jak to wytłumaczyć do końca. Ale w takich momentach, kiedy czytam tekst biblijny i go nie rozumiem, to jak mogę, to sięgam do świętego Antoniego z Padwy. Mam takie poczucie, że on rzeczywiście rozumiał. I nie tylko on, ale on bardzo. I Antoni komentuje ten tekst pełnia czasu w ten sposób. Czas jest pełny wtedy, gdy jest wypełniony Bogiem. Czas bez Boga jest pusty. Ten moment jest wypełniony Bogiem. To znaczy, żyjemy w czasie, który jakościowo jest inny od takiego, w którym nie ma Boga. Tak? Cokolwiek by to miało znaczyć. Pełnia czasu, mówimy, że z Jezusem Bóg wszedł w ludzką historię najpełniej. Że i kiedy mówimy przed Chrystusem i po Chrystusie, to chcemy powiedzieć, że historia ludzka biegła do Niego, a teraz biegnie dalej, ale jednak jakoś inaczej. Myślę, że ta pełnia czasu, ona się też przekłada na ludzkie biografie. Nieraz, kiedy ktoś nas zaprasza, albo my zapraszamy kogoś, żeby powiedział swoje świadectwo wiary, to jeśli to świadectwo jest ułożone wedle reguł, jeśli świadectwo ma jakieś reguły, to mówimy zawsze o swoim życiu przed spotkaniem Chrystusa i po spotkaniu Chrystusa. I w takim poczuciu, że ten moment spotkania z Nim w naszym życiu wszystko zmienia. Że ponieważ Go spotkałem, to idę za Nim. I odtąd wszystko będzie inaczej. To nie jest to samo dla mnie, znać Go i nie znać Go. Moje życie wygląda inaczej. Jest, ma w sobie inną treść, jest czym innym wypełnione, pełnia czasu. No i teraz tu się pojawia pytanie, które zresztą rabin pięknie sprowokował. To jest pytanie o przyszłość i o nadzieję, bo jeśli pełnia czasu jest za nami lat temu 2019, to na co ta nadzieja i na co przyszłość, nie? Chrześcijanie mają nadzieję. Pamiętam, jakim dla mnie było szokiem. Miałem taką, zostało wywołane to moje bycie z Krakowa. Chcę powiedzieć, że jestem z Łodzi, żeby było jasne. No. Natomiast rzeczywiście miałem taki moment w życiu, że 4 lata mieszkałem na Wawelu i pilnowałem archiwum wawelskiego i codziennie sobie odprawiałem w katedrze na Wawelu, chyba że mnie gdzieś tam wygnały obowiązki. I wtedy poznawałem tę katedrę wawelską inaczej niż do tej pory. I wiecie Państwo, odkryłem, po co była zbudowana kaplica zygmuntowska. Wszyscy myślą, że Zygmunt ją postawił dla Bony, żeby jej zaimponować, nie? Nie. Zygmunt postawił kaplicę zygmuntowską, żeby w niej codziennie była odprawiana msza roratnia. I dlatego przy tej kaplicy ustanowiono kolegium księży. Warunek był, że muszą ładnie śpiewać, bo roratę jest śpiewane, nie? Rorat się nie recytuje, które rycy. Grzech ciężki w liturgii. Roraty się śpiewa. Musieli ładnie śpiewać. Codziennie była śpiewana msza roratnia, czyli codziennie przywoływano Mesjasza. Codziennie przywoływano Mesjasza. Słuchajcie, nawet w uroczystość Bożego Narodzenia pierwsza msza tam była roratnia. Codziennie. Przez Adwent to nas nie dziwi, ale Wielki Post roraty. Wielkanoc roraty. To znaczy po to, żeby nam uświadomić, nigdy nie kończy się nasze czekanie.
nigdy nie kończy się nasze czekanie. Jesteśmy roratni. Jesteśmy ludźmi, którzy żywią nadzieję. Ta nadzieja, myślę, ona ma dwa wymiary i to są te dwa rozumienia czasu. Pierwsze rozumienie, chronos, właśnie czas, który biegnie, możemy go zmierzyć zegarkiem, a potem go mierzymy dniami, a potem tygodniami, potem miesiącami, potem latami, potem epokami. Czas, który upływa. Mamy z nim związane swoje nadzieje. Ale jest jeszcze czas, który się nazywa kairos. To jest moment. To jest ta chwila. To jest ta chwila. I teraz jakby ta chwila znosi napięcie między nostalgią a nadzieją. Ta chwila jest pełna przeszłości i nadziei. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, że Jezus jest tu obecny. Przed chwilą sprawowaliśmy Eucharystię i ta chwila była dla nas momentem Golgoty Jezusowej i zmartwychwstania Jezusowego i Jego w niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Ta chwila jest pełna treści, która przychodzi do nas z naszej historii, z naszej przeszłości. Ale jest taki czas, który możemy nazwać czasem liturgii. I czas liturgii, nasza modlitwa, nasza liturgia czyni nas uczestnikami wydarzeń przeszłych. One stają się obecne w naszym życiu. My jesteśmy ich uczestnikami. Zawsze mnie to intrygowało. Wiecie, co trzeba, żeby zostać apostołem? No, trzeba być z Jezusem od Jego wejścia w naszą historię do Jego wyjścia, tak? Taki jest warunek postawiony przez Piotra, jak szukają zastępcy za Judasza. Trzeba, żeby jeden z tych, którzy nam towarzyszyli, od wejścia Jezusa do wyjścia, nie, stał się uczestnikiem naszego apostolstwa. Jak to zrobić? By towarzyszyć Jezusowi od wejścia do wyjścia? No, trzeba żyć liturgią. Jest Adwent, jesteśmy z Nim w Jego wejściu. Jest niebo wstąpienie, jesteśmy z Nim w Jego wyjściu. I w zesłaniu Ducha Świętego, i w ustanowieniu Kościoła. Liturgia to jest, tak sobie myślę, dlaczego historia jest dla nas ważna? Bo jest historią zbawienia i to jest dla nas wspólne. Historia jest upływającym czasem, w którym Bóg stał się najważniejszym z aktorów, najważniejszym z twórców tego czasu. Bóg jest w naszym czasie. Bóg jest w naszej historii. Od Abrahama Bóg jest w naszej historii. I przez to ta historia jest historią zbawienia. Ale ja czasem lubię używać takiego pojęcia pamięć zbawienia. Można mieć historię i jej nie pamiętać. Nie? Cudna historia, mówił przed chwilą ojciec Tomasz, nie? Dyskusja katolików z Arianami. Wiedzieliście wszyscy o tym? Fajnie jest to teraz zapamiętać. Ta historia stanie się naszą pamięcią. Co ta pamięć z nami zrobi? Jakimi zrobi nas ludźmi? Historia i pamięć, nie? Liturgia sprawia, że nasza historia zbawienia jest naszą pamięcią zbawienia. Że każdy moment, który przeżywamy, jest wypełniony Bogiem. Jest wypełniony Bogiem. I przez to też zmienia sens czas, który płynie, ten chronos. Można by się zastanowić, no właśnie, jeśli była już pełnia czasu w Jezusie Chrystusie, to skąd to napięcie, które się nazywa nadzieja? Na co to jest jeszcze oczekiwanie, skoro już się wszystko wydarzyło? No wszyscy mamy takie poczucie, że mimo pełni czasu,
Świat nie stał się jednowymiarowy. Bóg się w pełni zaangażował w ludzki czas, ale człowiek się nie zaangażował w pełni w spotkanie z Nim. I przez to mamy tak, że ten świat, nie będziemy długo szukać, nie? To jest, jaka pełnia czasu, jaka doskonałość, druga wojna, pierwsza wojna, jaka pełnia czasu. Patrzymy na nasz Kościół, widzimy nasz grzech, ostro nam stawiany przez oczy, przed oczy, jaka pełnia czasu. I tu widać, jak ta nadzieja jest powiązana jednak z historią, bo kiedy ja patrzę w przeszłość, to widzę Boga, który się okazał mocny. Widzę Boga, który się okazał wierny. Widzę Boga, który przeprowadza swój lud przez rozmaite jego grzechy, przez rozmaite jego nieraz wręcz zbrodnie. Bóg przeprowadza, Bóg nawraca, Bóg nie traci jakoś. Ta rzeczywistość mu się nie wymyka z rąk ostatecznie. Ale kiedy widzimy to zło, które nas gdzieś nieraz bardzo mocno dotknie, też właśnie w naszej wspólnocie, mówimy w ludzie Boga, nie? To się otwiera się przestrzeń nadziei. Po pierwsze właśnie takiej, że prawie zawsze tak było, zawsze tak było. Byliśmy ciężkimi grzesznikami, ale ten Bóg, który wypełnia nasz czas swoją obecnością, nawraca nas, zmienia, przekształca, jest wierny, nie zostawia swojego ludu. Prowadzi tę historię dalej. A jeśli takiej nadziei nie można mieć, to jeszcze jest inna jej wersja i na tym zamknę, skończę. Jest taka wersja nadziei, która wraca w Kościele w takich momentach, kiedy najczęściej jest czytana Apokalipsa. To jest w ogóle niesłychanie ważne słowo, Apokalipsa. Nie? To jest odsłonięcie. Słowo Apokalipsa nie znaczy katastrofa. Słowo Apokalipsa znaczy po grecku tyle, co odsłonięcie. Coś, co jest ukryte, jest zasłonięte. Co jest zasłonięte? Zasłonięta jest pełnia czasu. To znaczy zasłonięty jest ten Bóg, który wszedł w historię ludzką. Czym jest zasłonięty? Tym, jak żyjemy, tym, jak świat wygląda. Patrzysz na to, widzisz tylko zło, widzisz tylko dramat. Myślisz, gdzie jest ten Bóg? Zasłonięty. Zasłonięty. Wiecie, kiedy najczęściej... Najwięcej komentarzy do Apokalipsy powstało przed rokiem 1000. Bo wtedy Europa wyglądała tak, że to była kupa z gruzów i zgliszczy. Nie? Przez ostatnich kilka wieków same wojny. Jak żyjecie w takim czasie, że jest wszędzie wojna, jest wszędzie zło, jest wszędzie śmierć, co możecie zrobić? Czytać Apokalipsę. Wtedy też malowano, pamiętam kiedyś ze studentami, byłem na obozie naukowym, jeździliśmy po Burgundii i zdaje się w Dijon jest fresk na sklepieniu w takiej wczesnoromańskiej krypcie. Jest Chrystus z mieczem w ustach na pięknym białym koniu, nie? I za nim armia anielska też na takich koniach. Jedna studentka do mnie przybiegła, mówi tak: proszę księdza, bo ten Pan Jezus to na takim dziwnym osiołku jedzie. Nie? A ja jej mówię: wiesz dziecko, bo to nie jest osiołek, tylko to jest koń bojowy. Nie? Czyli w sytuacji, kiedy jest zło, ten, który to malował, a wcześniej czytał Apokalipsę, miał przekonanie, że zwycięstwo należy do Pana. Że On ma ostatni głos. Nawet jeśli jest taki dramat, nawet jeśli są takie gruzy, nawet jeśli jest tyle śmierci, ostatni głos jest Jego. Czasami to ma taką formę. W taki sposób myślał na przykład Jan Hus, nie? Że zło już tak urosło, że Bóg nie ma wyjścia, tylko musi przyjść z powrotem. Jezus musi przyjść na nowo. Znaczy, musi się zamknąć czas, bo zło już jest takie, że my nic z tym nie zrobimy.
jest tylko możliwe to, że On przyjdzie i zrobi. Jak zacznie tę naszą historię ze sobą jeszcze raz na nowo. Ale nawet jak ktoś jest tak przerażony sytuacją dookoła i już nie widzi żadnych możliwości zmiany, to jeśli jest chrześcijaninem, to mówi, ale Pan przyjdzie i to zacznie jeszcze raz. I to jest apokalipsa. To ja chyba tyle na ten moment.